Witam Państwa bardzo serdecznie w ośrodku Wyspa Wisła w Stężycy. Bardzo się cieszę, że Państwo zdecydowali się przybyć tu dzisiaj na moje zaproszenie, na taką dyskusję, która poświęcona jest najnowszemu numerowi naszego kwartalnika Szkoła Nawigatorów. Numer w całości z kolei poświęcony jest relacjom rosyjsko-brytyjskim. Daliśmy taki tytuł bynajmniej nie na wyrost, czy Rosja była pierwszą angielską kolonią. W zasadzie powinno być napisane, czy Księstwo Moskiewskie było pierwszą angielską kolonią, ale wolałem już nie mącić, bo zanim zaczęły się dyskusje, a czy Księstwo Moskiewskie, a jeżeli to w jakich latach i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Chodzi o ziemię Rurykowiczów, czy one stały się w pewnym momencie angielską kolonią, jeżeli tak, to dlaczego my o tym nie słyszymy. Zaplanowaliśmy to nasze spotkanie jako panel, czyli że tak, będzie taka dyskusja i tak rzeczywiście będzie. Natomiast na początek chciałbym poprosić Szymona Wadzelewskiego, naszego ulubionego autora, żeby zapoznał nas z, może nie wszystkimi, ale licznymi szczegółami, które będą dowodzić tej tezy postawionej w tytule. A kiedy Szymon skończy, będziemy dyskutować, wtrącać nowe wątki, poruszać jeszcze inne tematy, no i odpowiadać na Państwa pytania. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie i zaczynamy.